Siemka. Ja jestem Aracho i witam was w 198 odcinku komentarzy, od których usieje morda mi się cieszy na myśl. 199 odcinka, gdzie wszystkie te osoby, które wstrzymują po prostu paluszek przed guzikiem Enter, w końcu będą mogły kliknąć Enter i zadać to pytanie, które w kolejnym dwusetnym odcinku będzie na pewno przeczytane. Powiem wam, że troszeczkę się obsunął terminarz, więc tak jak mówiłem, że dwusetny koku będzie albo na końcówce marca, albo na początku kwietnia. Teraz to już na pewno będzie kwiecień. No ale mówię, jesteśmy dopiero dwa odcinki przed tym kokłem z 200, także jeśli jeszcze zadacie pytanie pod tym odcinkiem, to niekoniecznie. Się ono znajdzie i w sumie po co ja wam to mówię? Może w ogóle nie będziecie zadawać pytań i będziecie czekać na ten koku 199, gdzie dopiero będziecie mogli zadać pytanie. No ale z czegoś muszę zrobić ten koku 199, dobra? Także jeśli boicie się, że wasze głupie pytanie nie trafi do kolejnego odcinka, to odpowiedź brzmi tak, może nie zadawajcie głupich pytań. Meliodas, oj, z tą cierpliwością trafiłeś w sedno. Czasami potrafisz długo krążyć wokół tematu, zanim dojdziesz do konkretów. To jest odnośnie tego, że powiedziałem, że moje materiały są dla ludzi cierpliwych. Przypomniała mi się taka sytuacja? Nie ja byłem jeszcze 10 lat temu, byłem w poprzednim związku, moją było dziewczynę bardzo, bardzo denerwowało to, jak ja właśnie zamiast przejść do konkretów, jak opowiadałem jakąś historię, albo odpowiadałem na jakieś pytania, to mega owijałem, w sensie jakby nie bałem się odpowiedzi, tylko że zaczynałem trochę od dupy strony. Co wczoraj robiłeś? Ciekawego. A ja mówię. Wszystko zaczęło się w 1569 roku, kiedy na mocy Unii Lubelskiej powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli połączenie Korony Królestwa Polskiego i... jak <laughs> wiecie o co chodzi. Zamiast odpowiedzieć normalnie, to ja naprawdę myślałem sobie, zanim dojdę do tego wątku, to powiem coś jeszcze, co było wcześniej, bo to też jest ciekawe, ale żeby zrozumieć to, co było wcześniej, to musiałbym powiedzieć o czymś, co było jeszcze wcześniej i naprawdę moja odpowiedź była mega długa. Staram się z tym walczyć, ale na przykładzie chociażby odpowiedzi. Pytacie mnie o jakąś rzecz związaną z Dragon Ballem, to mógłbym wam odpowiedzieć jednym zdaniem, ale chcę dać kontekst dla osób, które być może nie mają takiej dobrej pamięci jak część z was, jak może ty Meliodas i jak powiem jedno zdanie, na przykład coś co było w sadze granoli, to może po prostu niektórzy tego nie będą kojarzyć, więc zanim odpowiem, to chcę zrobić trochę podwaliny żeby to, ta odpowiedź była, wiecie jakby pełniejsza, tak jeszcze nawiązując do Rzeczpospolitej Obojga Narodów wiecie co jeszcze jest potężne, daje dużo możliwości i jest ściśle związane z naszym krajem? Opera GX Czyli przeglądarka internetowa, która oprócz tego, że jest mądrzejsza ode mnie, to powstała w naszej pięknej Polsce. Opera GX może być przez Was spersonalizowana pod każdym względem, a dzisiaj pokażę Wam to na przykładzie modyfikacji związanej z jedną z moich ulubionych gier, Hades. Mody pozwalają Wam włączyć tematyczną muzykę w tle, dźwięki pisania na klawiaturze, dźwięki otwierania i zamykania kart przeglądarki, motywy i kolory przeglądarki dedykowane tapety, a wszystkimi opcjami możecie zarządzać poprzez ustawienia dostępne w pasku bocznym. Zajrzyjcie do sklepu GX, tam znajdziecie setki modyfikacji, nawet takie, które zarezerwowane są dla prawdziwych kozaków. Uwaga, nowości! Opera GX ma teraz wbudowane usługi związane ze sztuczną inteligencją, a wszystkie jej korzyści są na wyciągnięcie ręki, a konkretnie w pasku bocznym. Aria, chat GPT i Chat Sonic. Jedno kliknięcie sprawia, że możecie odpalić sobie chat z AI, której możecie zadać najbardziej nurtujące pytanie na filozoficznej, albo wygenerować obraz łysego gościa gadającego do kamery. Dodatkowo macie także opcję wygenerowania tekstu o wybranym przez was temacie, charakterze, długości i stylu. Takich żeśmy czasów dożyli. W znanym i lubianym pasku bocznym macie także dostęp do wszystkich najpotrzebniejszych komunikatorów i profili społecznościowych, więc jak znudzi wam się gadanie ze sztuczną inteligencją, to będziecie mogli napisać do prawdziwych ludzi. Jeśli kiedyś odpiszą, to pasek boczny da wam znać. Da wam znać również jak wasz ulubiony streamer odpali się na Twitchu, bo taką rzecz też tam możecie sobie przypiąć. Ja korzystam z Opera GX na co dzień, a odkąd ją zainstalowałem, nie muszę komunikować się z moimi znajomymi za pomocą pager'a. Kto by pomyślał, że życie może być takie proste? Skorzystajcie z mojego linku w opisie i przypiętym komentarzu, pobierzcie, zainstalujcie Operę GX i zacznijcie żyć jak ludzie, a nie jak internetowi troglodyci. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. Crisos, pytanie do Kukolda. Czy nie uważasz, że hierarchia bosów w Dragon Ball Z jest trochę nie po kolei? Freeza postrach całego wszechświata, a na sam dźwięk jego imienia drży sam Kajo. O, sam Kajo. Singiel z, żyjący na planecie z małpą. Nie, no nie będę tutaj przecież obrażał jednej z najlepszych postaci. Zniszczył rasę Saiyan, Freeza nie Kajo, nie Bubbles też. Razem z ich całą planetą w kilka sekund. Wiemy, że zwykły Super Saiyan jest dużo silniejszy od Freezera w ostatniej formie, bez Golden Freezy, aż tu nagle przychodzą ziemskie wynalazki, które jedną ręką, chodzi oczywiście o androidy, czy tam cyborgi, jak tam wolicie, które jedną ręką powalają dwóch Saiyan w Super Saiyanie naraz... Z których jeden zniszczyłby Frizę bez oporu. Czy ziemski wynalazek jakiegoś doktorka mógł zniszczyć Frizę postrach całego wszechświata? Nie używając nawet rąk, trudno mi uwierzyć, że gdyby Krilan poznał osiemnastkę przed namek Sagą, to ona rozniosłaby w pył Frizę. Co o tym myślisz? Pozdro. Gdyby Krilan z Dragon Balla Super poleciał na namek w Dragon Ballu Z, to i Krilan z Dragon Balla Super zniszczyłby Frizę. Pomyśl sobie o czymś takim, że te twoje ziemskie wynalazki, które bez problemu pokonałyby Frizę z namek, wsadzę oczywiście namek, wygrały, a w zasadzie jeden z nich wygrał. Multiwersalny turniej, można powiedzieć multiwersalny, jeśli turniej mocy obejmował wiele światów, w sumie wszechświatów. Czyli Multiversum całe Dragon Balla. To był to multiwersalny turniej. No wiecie o co chodzi? Turniej mocy wygrał Android 17, który jest robocikiem z ziemi. Ja bym się tego aż tak bardzo nie czepiał. Wiecie, czego bym się czepiał? Kolejności pokazywania się wilejną w Dragon Ballu, że za każdym razem kolejny przeciwnik jest trochę silniejszy od naszych bohaterów. Chociaż w Dragon Ballu Z można to jeszcze wytłumaczyć w jakiś sposób, bo tak samo jak Sajani nie przylecieliby na ziemię, gdyby nie Raditz. No, Raditz też był Sajaninem, mówię tutaj o Vegeta i napie. Nie przylecieli na ziemię, gdyby nie Raditz i gdyby nie ta rozmowa o smoczych kulach, która była nadawana przez skauter. Więc sajanie przylecieli na ziemię. Potem przez to, że wojownicy Z zostali zabici, musieli lecieć po smocze kule na planetę Namek i potem się okazało, że Freeza imperator galaktyczny, też chce zdobyć smocze kule. Można byłoby tutaj, wiecie, dodać taką gwiazdkę, dlaczego Freeza nie wiedział, że na przykład są smocze kule na, na ziemi. Mógłby Freeza przylecieć na ziemię już przed sajansagą tak naprawdę, gdyby się dowiedział. No ale można powiedzieć, że obszar działań Frizy był zdecydowanie dalej niż Ziemia, no bo chociażby kiedy Bardock wysyłał małego Kakarotto, to wysłał go na odległą planetę Ziemia, która ma mieszkańców o niskim poziomie mocy i Friza raczej nie będzie się zajmował podbijaniem tak odległej i tak niskiej, jeśli chodzi o poziom rozwoju planety, więc okej, okay, Friza jakby to, że nie zaatakował Ziemi przez Smocze Kule, to było zrozumiałe, więc potem poznali Frizę, no i przez to, że Goku na namek tego Freeza pokonał, i potem Freeza wrócił na Ziemię jako Mecha Freeza, to mieliśmy tego robocika z Armii Czerwonej Wstęgi, który mógł pobrać DNA Freezy i wszczepić je w cela. Powiedziałem cela. <grym> Nie, Sela. To Freeza miał cel, żeby zabić Goku, a Sel miał cel, żeby się dobrze bawić. Yy, no i generalnie, gdyby nie to, że Freeza był na Ziemi, to Sel nie byłby aż taki silny, bo nie miałby DNA Freezy. W sensie byłby w miarę silny, no ale umówmy się, że DNA Freezy też mu trochę pomogło. No i można powiedzieć, okej, okay, to Babidi chociażby, który tak naprawdę mógł przylecieć sobie nawet jeszcze, jak dziadek Gohan srał w pieluszkę, no mógłby niby przylecieć, ale on przyleciał na Ziemię dopiero wtedy, kiedy wiedział, że na Ziemi będą wystarczające poziomy mocy wysokie, żeby obudzić Bu. Z tego samego powodu w tej linii czasowej Future Trunksa Babidi przyleciał troszeczkę później. No bo zobaczcie, w naszej tej, powiedzmy, w tej naszej w Imagine Busadze, którą my oglądaliśmy, mały Trunks był mały. I Imagine Bu też już był, prawda? No bo mieliśmy małego Gotena, małego Trunksa, małego Gotenksa No ale w linii czasowej Future Trunksa Future Trunks był już nastolatkiem, że tam koło 20 roku życia i dopiero wtedy przyleciał Babidi i Debura. To właśnie ze względu na to, że do tej pory, kiedy Trunks jeszcze był mały, nie było wojowników, którzy mogliby tego Daburę i Babidi go zainteresować, bo nie było tam energii, którą mogliby zabrać, żeby obudzić Majin Buu. Więc i Sayanie, i Frieza, i Cell, i Buu, jakby to, że oni się pojawiali jeden po drugim, ma to jakiś sens, że można to wytłumaczyć, że to nie jest tak, że za każdym razem pojawia się kolejna silniejsza osoba, ale w przypadku Dragon Balla Super można byłoby już tak trochę powiedzieć, no nie? No bo Hit pojawił się tak naprawdę troszeczkę z dupy na tym turnieju. Wiadomo, że turniej został zorganizowany w takim, a nie innym momencie w historii, ale akurat się udało Goku troszeczkę go przewyższyć, prawda? Z masu trochę była inna sytuacja, bo Zamasu w gruncie rzeczy wygrał tę walkę, no nie? W sensie przeżył, Zenu musiał go wymazać. No ale na przykład to, że Goku w Ultra Instynkcie był w stanie przewyższyć Jirena, mimo tego, że do tej pory nie był w stanie nawet go ruszyć, tylko że ten Ultra Instynkt dopiero był w stanie troszeczkę przewyższyć Jirena? Nie o to było pytanie. <laughs> The so Tensa. Przecież Zamasu zrobił fuzję z samym sobą, w alternatyw z alternatywnej linii czasu i z zamienionym ciałem, ale wciąż samym sobą. To jest oczywiście nawiązanie do mojej odpowiedzi odnośnie tego, że ten Shin jakby się rozdzielił, to nie mógłby zrobić fuzji z samym sobą, w sensie klon z klonem, bo to jest nadal ta sama osoba. To, co tutaj podałeś, to nie jest dokładnie ta sama osoba, to jest odpowiednik tej samej osoby. Wyobraź sobie na przykład wspomnianego Trunksa, małego Tranksa i Future Tranksa. No, niby to jest nadal ta sama osoba, prawda? No ale jakoś zrobienie fuzji między tym trunksem a tym trunksem z przyszłości jest już jakoś bardziej zrozumiałe, bo to jest odpowiednik tej samej, tej samej postaci, bo w przypadku ten Shinhana mamy tak naprawdę kopię. Tak jakbym tego kasztana podzielił, przepołowił go i nagle oczekiwał, że to będą dwa różne byty. No to jest ten sam byt, tylko że podzielony. A na przykład ten. O, mogę pokazać na przykładzie małego i dużego kasztana. To jest Future Trunks, a to jest mały trunks. I tak naprawdę, mimo tego, że to są odpowiedniki tej samej osoby, to to są inne osoby. Wcale nie o taku. Pytanie do Koku. Teraz robię rewatch Dragon Ball Z z moją dziewczyną, która zauważyła ciekawą rzecz, mimo że ogląda po raz pierwszy Dragon Ball Z. Jesteśmy na sadze Namek i tu pytanie. Jeżeli Bulma przechowała dom w kapsułce, to czy nie mogłaby do tego domu włożyć smoczej kuli, tak aby ani Vegeta, ani Freeza jej nie znaleźli? Pozdrawiam z rodzinką. Wydaje mi się, żeby mogła. Ale to jest jedna z tych rzeczy, które, o które możemy pytać, dlaczego tak się nie zrobiło, a odpowiedź brzmi, bo fabuła tego wymaga, albo po prostu, bo to zbyt logiczne. A może, jeśli miałbym wytłumaczyć na siłę jakieś wytłumaczenie, bo myślę, że to byłoby możliwe, myślę, że można byłoby schować smoczą kulę do kapsułki, no, i na przykład działałoby to tak, że ona byłaby po prostu zmniejszona, ale smoczy radar nadal wskazywałby tę kapsułkę, no nie? Więc byłoby trudniej ją znaleźć, jakby ktoś nie wiedział, że taka technologia istnieje, bo myśli sobie, a w tej torbie są smocze kule, a znalazłem tam tylko małą fiolkę. Ale tak jak mówię, jeśli miałbym wytłumaczyć, dlaczego tak może się nie wydarzyło, mimo tego, że absolutnie nic w tym temacie nie zostało powiedziane i to, tylko, to byłoby tylko, wiecie, dopisywanie historii. Może magia związana ze smoczymi kulami Uniemożliwia schowanie smoczych kul w ten sposób No bo mieliśmy przykład ciał, które zostały przechowane W klasycznym Dragon Ballu w kapsułkach I one sobie tam normalnie leżały Były zakonserwowane w tych sarkofagach I tak naprawdę mieliśmy dowód, że Żywe organizmy są w stanie być prze... W zasadzie w tamtym momencie to nie były żywe organizmy Ale że ciała bez żadnych mechanicznych uszkodzeń Są w stanie być przechowane w tych kapsułkach Smocza kula tak naprawdę to też jest tylko fizyczny przedmiot. No ale zwią w związku z tym, że wydobywa się z niego jakiś sygnał, wydobywa się z niego jakaś magia, że jest to nam naturalny przedmiot, może gryzie się to z tą technologią y, kapsułek Hoi Poi. Tak można to wytłumaczyć, ale mówię. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, o które można pytać, dlaczego się tak nie zrobiło? A odpowiedź brzmi, bo to zbyt logiczne, bo wtedy fabuła nie miałaby aż takiego dużego sensu. Nie byłoby aż tak dramatycznie. A może nikt o tym w tamtym momencie nie pomyślał, może bulma była tak wtedy zestresowana, że nie wpadło jej to do głowy. Weget! SSJ41, Adaho, jak myślisz? Ma metamorianie, jako twórcy tańca fuzji, mają jakoś zmniejszony czas do wykonania kolejnej? Czy normalnie godzina tak jak na Ziemi? Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Pozdrawiam, w sensie nie tylko na Ziemi, w ogóle. Myślę, że metamorianie też mają ten czas oczekiwania. To nie jest tak, że Goku jak tłumaczył, jak działa fuzja, to mówił, że no my będziemy musieli poczekać tam godzinę czy pół godziny? Godzinę chyba była? Zawsze mi się to myli, bo fuzja trwa... Pół godziny, no nie? Ale zawsze przed kolejnym stale staleniem trzeba poczekać. Ja nie pamiętam, czy trzeba było czekać pół godziny, czy godzinę. To jest jedna z tych rzeczy, którą jak sobie przeczytam gdzieś, żeby sobie przypomnieć, minutę później zapominam i znowu nie wiem. Tak jak na przykład z Saonelem i Piriną. Który z nich to który? No teraz akurat wiem, że Saonel to ten chudszy Pirina, to ten bardziej. Taki yy, namęczański czat. No, jak Goku tłumaczył, jak działa fuzja, to nie mówił, że no, metamorjanie w ogóle nie muszą czekać, a my musimy czekać, bo nie nauczyłem się tego tańca dobrze. No nie, no, technika to technika. Myślę, że wszyscy muszą czekać. Na tym działa ta technika. Gdyby metamorjanie na przykład, albo ktoś inny dopracował tę technikę do jakiegoś stopnia, że nie trzeba byłoby czekać, to myślę, że to działałoby dla wszystkich. Jakby na przykład się okazało, że. a niech to. Myśmy się zawsze dotykali palcami wskazującymi, i musieliśmy potem czekać godzinę między staleniami, a gdybyśmy się dotykali małymi palcami, to byśmy nie musieli w ogóle czekać. Że na to wcześniej nie wpadłem. <noise> Może by tak było, ale nie sądzę, żeby to była jakaś różnica. Kiri, witam serdecznie. Taka dosyć dziwna rozkwina mnie naszła podczas tłumaczenia koleżance, jak rosną Sajanie. Zapytała mnie ona wtedy, jak to u nich jest z ciążą, a więc przychodzę z pytaniem: ile trwa ciążał Sajan, a przynajmniej jak uważasz? Pozdrawiam i miłego dnia życzę. Ciekawe masz tematy z koleżanką. Pozdrawianka będą na końcu odcinka dla wszystkich. Biorąc pod uwagę, że Sajanie pod wieloma względami przypominają ludzi, myślę, że można byłoby bezpiecznie założyć, że ciąża trwa też 9 miesięcy, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Sajanie. Zanim zostają włączeni do tak naprawdę życia społecznego, albo zostają gdzieś wysłani, to są w tych kapsułach. No i Goku był w kapsule troszkę dłużej niż jego rówieśnicy, bo się troszeczkę wolniej rozwijał. No i teraz pytanie, czy to jest tak, że na przykład Ginem, jak, jak była w ciąży, to nosiła pod sercem kakarot to małego 9 miesięcy, potem go urodziła. I potem on został włożony do tego inkubatora. Czy może działa to w taki sposób, że w pewnym momencie ta ciąża, może nie tyle co jest przerywana, można byłoby tak powiedzieć w sumie, że jest przerywana, że ginę. Nie wiem, na przykład w czwartym miesiącu ciąży, można powiedzieć w skrócie, rodzi tego kakarotto, ale nie jest on jeszcze do końca rozwinięty, więc ta ciąża jest dokończona w tym inkubatorze. Myślę, że miałoby to sens, ze względu na to, że Sajanie nie byli rasą, która miała miliony jednostek, miliony osób i społeczeństwo ich działało w taki sposób, że część Sajan walczyła, część Sajan pracowała ciężko na ziemi, no, na przykład Ginę była y, rzeźnikiem, czy tam masarką, no generalnie pracowała przy mięsie. I myślę, że te wczesne narodziny, w cudzysłowie dużym, mogłyby być spowodowane tym, że Ginę nie mogłaby sobie pozwolić na to, żeby 9 miesięcy być na macierzyńskim, czyli musiała wracać do pracy, bo ktoś musiał to mięso kroić. Były też sajanki, które były wojownikami, jak na przykład Fasza, koleżanka Bardoka. Myślicie, że gdyby na przykład Fasza zaszła w ciążę, to mogłaby sobie 9 miesięcy na przykład być na urlopie? Myślę, że to działa właśnie w taki sposób, że ta ciąża w pewnym momencie, jak już dziecko jest na tyle dojrzałe, że może przeżyć to przeniesienie do inkubatora, to wtedy ta matka... Przenosi to dziecko do inkubatora. Powiedzmy, że to nadal jest ciąża, tylko że ona musi wracać już do roboty. Fasza musi wracać na pole bitwy, a Ginę musi wracać do krojenia mięsa. No i teraz pytanie kolejne się rodzi. Zobaczcie, jeśli taki mały kakarot to jest przeniesiony do tego inkubatora. Gine jest już jakby, wiecie, zdrowa, nie ma już brzucha, może pracować. No to w którym momencie to dziecko jest wypuszczane z tego inkubatora? Czy jest tam trzymane przez lata? Na przykład mały kakarot to był tam trzymany przez długi okres, na pewno dłuższy niż 9 miesięcy. I tak naprawdę ten inkubator wydaje mi się, że może być napełniony jakimiś składnikami odżywczymi, być może jakimś płynem, który przyspiesza rozwój małych sajan. Nie sądzę mimo wszystko, żeby to była jakaś, powiedzmy, jakiś proces przygotowawczy, dla dziecka, żeby ten oswoił się z sajańską grawitacją, bo jeśli pamiętacie, sajanie przenieśli się na planetę Vegeta, gdzie grawitacja była większa, więc jakby kolejnym krokiem w ewolucji sajan musiała być, musiało być to, że oni są przyzwyczajeni do tej większej grawitacji. No, ale na przykład małe dzieci, czy one też były przyzwyczajone od razu do tej większej grawitacji? Myślę, że na przestrzeni lat mogło już tak być, i może te inkubatory też pomagają w tym, żeby, żeby dziecko było w płynie, które przyzwyczaja ich do grawitacji. Być może jakoś ten płyn ma strukturę jakiejś galarety, która trochę odciąża, wiecie, to małe dziecko, że ono nie jest aż tak mocno ciągnięte w stronę Ziemi. Myślę mimo wszystko, że to już jest troszeczkę za daleko idąca teoria, że ten inkubator. Jest po to, żeby kobieta mogła szybciej tego dziecka się brzydko bardzo mówiąc pozbyć z brzucha, żeby mogła wrócić do pracy. Bo Sajanie są takim społeczeństwem, a w zasadzie byli takim społeczeństwem, które nie miało Wielu mieszkańców. W sensie tam wszyscy musieli pracować na to, dla wspólnego dobra, że tak powiem, a w zasadzie dla dobra frizy. Także myślę, że tak to właśnie wyglądało. Możecie napisać swoją teorię, bo to jest w sumie dość ciekawy temat. DJ Kadet 1899. Siemka Adacho. Czy jest możliwe, że do jednej komnaty Ducha i Czasu istnieje więcej niż jedno wejście? Gdyby istniało do naszej komnaty Ducha i Czasu, mówię naszej tej w Pałacu Kamiego, to w Margin' Busadze, jak Gotenks, Piccolo i Bu byli uwięzieni w komnacie Ducha i Czasu, no to by nie byli uwięzieni, bo tam zostało zniszczone wyjście, no i byli przez jakiś czas uwięzieni i musieli się wydobyć tym krzykiem i zniszczeniem ściany między wymiarami. Nie jest wykluczone, że może są jakieś komnaty Ducha i Czasu, gdzie są dwa wejścia. Może jest takie, że jest jeden pałacyk, jest ta biała przestrzeń i potem jest inny pałacyk i się wychodzi na innej planecie. Nie jest to wykluczone, mimo wszystko do tej pory nie mamy takich informacji, a każda komnata Ducha i Czasu, jaką widzieliśmy, wyglądała tak samo. Mich LBN, pytanie do Koku, Adasiu kochany, nie będzie to do końca typowe pytanie, a raczej Kurwa, dobra pytanie. Ale raczej z tych kategorii, co sądzisz? A więc, ale zrobiłeś wstęp. Jak ja dosłownie z tym odpowiedział na pytanie, co jadłem, czy tam co robiłem? Co sądzisz o teorii, jakoby Zalama ciągle żył i to we wszechświecie siódmym? Jak dobrze wiem, na meczańskie smoczekule są zawsze związane ze stwórcą. na meczanin ginie, a z nim zdolność kul. E, czytaj, Zalama ciągle żyje. Pytanie, skądże żyje w siódmym wszechświecie? Ponieważ podczas turnieju mocy został wymazany szósty, a smoczekule nie straciły mocy. To jest pytanie, na które już kiedyś odpowiadałem. Nie pamiętam, co wtedy na nie odpowiedziałem, ale tak w skrócie mówiąc, bo widzę że, widzę, że jesteś bardzo ciekawy. A ja nie będę teraz w sumie sam szukał odpowiedzi na tamto pytanie, więc powiem w skrócie. Nie wiadomo, czy do tych największych super smoczych kul, które tak naprawdę są ojcami mniejszych smoczych kul, są aplikowane takie same zasady. Być może te super smocze kule są na, te, na, na tyle potężnym bytem, że ich egzystencja nie jest zależna od życia zalamy. Może tak być, że zalama już dawno nie żyje. Jeśli zalama żyje i te, ta egzystencja jest połączona. To nie jest też powiedziane, że musi być on związany z siódmym wszechświatem. Bo Zalama podczas wymazywania innych wszechświatów mógł przemieszczać się między wszechświatami. Może na przykład jest tak, że Zalama pochodzi z szóstego wszechświata, ale na czas turnieju mocy przeniósł się do innego wszechświata. A może w ogóle był poza jakimikolwiek wszechświatami. Istnieje jeszcze przestrzeń między wszechświatami, gdzie tak ona nie była wymazywana podczas turnieju mocy, prawda? A może jest tak, że jako że nameczanie, czego dowiedzieliśmy się w Saze granoli, przybyli z innej rzeczywistości, z innego wymiaru, nie z innego wszechświata, z innego. Wymiaru. To Zalama jest w tym wymiarze, który też podczas turnieju mocy nie został wymazany. A że na meczanie zostali wpuszczeni akurat do szóstego i siódmego wszechświata i tam powiedzmy osiedlili się i tak dalej. No to tam też zostały przeniesione super smocze kule, albo tam zostały stworzone super smocze kule. No, ale to nie jest powiedziane, że zalama musi pochodzić z tego wszechświata, że musi mieszkać w tym wszechświecie. Ja myślę, że zalama dalej żyje, to jest jedna sprawa. I myślę, że jest w tej rzeczywistości, z której pochodzą na meczanie. To jest tylko i wyłącznie moja opinia, to się równie dobrze może w ogóle nie sprawdzić, bo nie mamy żadnych przesłanek. Ale też nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że moc Super Smoczych Kul jest na tyle duża i że to jest zbyt na tyle potężny, jako ten pierwowzór wszystkich Smoczych Kul, że nie jest on związany z Zalamą, Że, on, że Zalama może już dawno nie żyć, a Super Smocze Kule żyją sobie własnym życiem. Leonek Gamer, pytanie do kołku. Jak już Toei Animation wykupi prawa do ekranizacji Adaho Balls, to w polskim dubbingu wolałbyś podłożyć głos pod siebie czy pod Wegetę? Pod siebie, a wegetą będzie Rio Horikawa. Raven Black, pytanie do Koku: Czy uważasz, że między jakimiś Z-Fightersami, mimo upływu lat, jest jakaś zła krew? Może między Tenshinhanem Shinhanem a wegetą, i to nie jest kwestia tego, że nawiązuje tutaj jakoś do Dragon Ball Z Abridged, gdzie ta ich relacja była bardzo ostra. No ale tak naprawdę między naszymi bohaterami było dużo złej krwi. Między np. Yamshą, a tym Shinhanem była zła krew w klasycznym Dragon Ballu. No chyba nikt nie będzie teraz mnie przekonywał, że jest tak nadal. Gdyby miała być na przykład, no Android 17 to według mnie nie jest Z-Fighters, ale jeśli bierzemy pod uwagę wszystkich jakby naszych sojuszników, no chociażby turniej składu Mo... no okej, okay, Freeza to nie jest Z-Fighters. Był na turnieju mocy, ale nie będę go brał pod uwagę jako sojusznika. No bo oczywiście Frieza tam nikt nie lubi. No nie wiem, może Goku go lubi. Tylko udaje. Android 17 tak naprawdę się ze wszystkimi pogodził. Krylana myślę, że wszyscy lubił. Nie wiem, między Vegetą a Piccolo czy jest zła krew? Nie sądzę, żeby, to była, żeby tam była zła krew. Myślę, że Vegeta może czasami troszeczkę arogancko podchodzić do Piccolo i tak dalej, ale moim zdaniem te czasy już dawno minęły. Jeśli miałaby być zła krew między kimkolwiek, to mógłby to być Vegeta i Ten Shinhan. Może Yamcha i Getta, na przykład, ale też nie ze względu na jakieś tam zabójstwo, tylko ze względu na bulmę. Radek RR92. Koku, jak myślisz, czy po odejściu Akiry Toyotaro wrzuci do swojej mangi autorskie pomysły i historię i sagi? Nie ukrywajmy, był trochę blokowany przez Akirę, musiał z nim konsultować niektóre kwestie. Czy jednak jest sztab ludzi decyzyjnych nad Toyotaro i nadal będzie on zepchnięty do roli rysownika? Pozdrawiam. To nie jest tak, że Toyotaro jest tylko rysownikiem, że jest brzydko mówiąc zepchnięty do roli rysownika. Toyotaro wraz ze świętej pamięciaki Rotoriamą i Wiktorii Uchidą decydowali o fabule. To nie było tak, że że to Jotaro tylko rysował. On też miał duży wpływ na fabułę, miał wpływ na designy niektórych postaci. Tak naprawdę wszystkie dialogi, wszystkie sceny walki, to jest, to jest jego inwencja. Nie wiadomo jak to będzie. Nie będę was oszukiwał. Nie wiadomo jak to będzie, bo chociażby manga Dragon Ball Super w tym miesiącu miała ostatni swój rozdział przed przerwą. Ta przerwa będzie y, trwała nie wiadomo jak ile. Być może będzie trwała miesiąc, może dwa, może pięć. Nie sądzę, żeby trwała jakoś szczególnie długo. Chciałbym, żeby nie trwała szczególnie długo. Być może to jest myślenie życzeniowe. Jeśli miałbym strzelać, uważam, że Toyotaro będzie miał teraz większy wpływ na mangę niż miał do tej pory. Ze względu na to, że nie sądzę, żeby jego pozycja się osłabiła. On nadal miał duży wpływ na historię. Ale ostatnie słowo miał Akira Toriyama, świętej pamięci. Więc jeśli teraz były jakieś pomysły, które Toyotaro chciał przeforsować. Ale były one blokowane, to teraz blokowane nie będą. No bo nie sądzę, żeby na przykład Victor Ucida, czyli ten edytor z żółtymi kolcami na głowie, nagle jakby z tej najmniejszej roli w tej całej układance przeszedł nad Toyotaro. Victor Ucida kiedyś tłumaczył, jak wygląda yy, układ mocy, powiedzmy, w tym, yy, w tym całym właśnie ich układzie. Kto ma największe, kto ma największe słowo. I porównał Akira Toriyama, Toyotaro, do jakichś tam boskich postaci, że Akira to był Zeno. Toyotaro to też był jakiś Goku czy coś takiego, a on był Yamshą, no to miał wpływ dosłownie na 1% czy tam na, nawet mniej do tego, co się dzieje. Więc no, nie będę mówił jak będzie, bo nie wiem jak będzie, będziemy musieli na to poczekać, ale moje przewidywania są takie. Toyotaro będzie miał teraz więcej do, do powiedzenia niż miał do tej pory, tak myślę. Żółto okatraszka, pytanie do Goku, wolałbyś przez 100 dni, dzień w dzień oglądać odcinek GTS Boom Para Para Boom Pa czy męskie wersje ekipy Ribrian? Bum para para, bum pa bo może bym przy okazji nauczył się tańczyć. Meliodas po raz kolejny. Czytałem gdzieś teorię, że z upływem lat Kamehameha Goku nie była już tak perfekcyjna jak za młodu przez zbyt dużą ilość ki. Zostało to porównane do Roshi'ego, który ma wymasterowaną tę technikę. Kiedy Goku strzela Kamehameha, strumień energii jest gigantyczny, większy nawet od celu, który chce trafić. Energia dosłownie rozlewa się na wszystkie strony. Natomiast Kamehameha od Roshi'ego jest bardziej skoncentrowana w prostym strumieniu energii, gdzie energia nie jest marnowana. Kamehameha Goku za młodu była taka sama jak Roshi'ego, prosty blast. Jednak z rozwojem Goku zaczęła się zmieniać coś, w coś bardziej chaotycznego. Co myślisz o tej teorii? Nie sądzę, żeby Kamehameha Goku wraz z upływem czasu była nie była aż tak perfekcyjna. Nie jest zawsze aż tak skondensowana. Uważam, że też dobrze to przed zostało przedstawione w jednym z ostatnich rozdziałów mangi: Multiverse, kiedy Goku odbijał swoim Kiblastem Kiblast Wegety, ale w pewnym momencie ten promień, ten strumień energii zwęził, przez co on się stał bardziej intensywny. I jak taka igła był w stanie się przebić przez tego kiblasta Wegety. To zostało tam świetnie przedstawione. Aczkolwiek ja myślę, że to nie jest tak, że Goku nagle wykonuje tę technikę inaczej. Myślę, że to jest kwestia tego, że jego moc jest tak olbrzymia, że jeśli na przykład puszcza Kamehameha, nie wiem, w Ultra Instynkcie w pełnej mocy przeciwko Jirenowi, to ta moc jest tak olbrzymia, że byłoby bardzo, bardzo trudno skondensować mu ją do takiego prostego promienia, takiego cienkiego promienia, do takiego laseru w zasadzie, jaki widzieliśmy w Multiverse. Myślę, że to się rozbija o to, że im większa energia, tym trudniej ją skoncentrować. No nie? Jak Kamehameha gohu była słaba? No to łatwiej z niej było zrobić taki, taki cienki blast, no bo może ten strumień nie był aż tak gęsty, prawda? Nie wiem, tutaj ostatnio palnąłem głupotę odnośnie pół roku, więc nie chcę już tutaj używać jakichś jednostek objętości, czy gęstości, czy natężenia tego kamehameha, ale nie jestem zdania, że Goku umie kamehameha gorzej niż kiedyś, ale w większości przypadków walka wymagała wielkiej mocy, więc ta kamehameha wymagała też większej mocy. I przez to by była zwykłym promieniem bo jak widzieliśmy chociażby w klasycznym Dragon Ballu, tam mieliśmy Kamehameha i stopami i zakręcającą, i mieliśmy różne rodzaje tego Kamehameha. Tak naprawdę nawet mieliśmy w sadze Namek Goku, który puszczał takie pojedyncze Kamehameha pod wodą, a potem te kule energii wystrzeliwywał. Czy to było Kamehameha? Wydaje mi się, że tak, że można to naciągnąć pod Kamehameha, bo pamiętam, że jak robiłem ranking, ile razy ja powiedziałem Kamehameha w tej całej wypowiedzi, to tam też te kule z kule wody z Namek uwzględniłem. Myślę, że gdyby Goku zrobił słabszy promień, to byłby w stanie nim manipulować tak samo jak w klasycznym Dragon Ballu. Tylko że zawsze walki do tej pory, e, ostatnio przynajmniej, wymagały olbrzymiej energii, którą trudno po prostu skondensować i którą trudno być może jakoś szczególnie manipulować. Ale uważam, że gdyby pojawiło się coś takiego jak w manze Multiverse, świetne by to było, bo to byłoby pokazanie, że Toyotaro myśli w. Bardzo fajny, logiczny sposób. Jaca Soplica, pytanie do koku, co z Dragon Ball Dime'a? To nie tak, że Sensei Akira miał sprawdzać całe to anime, a teraz co, nie będzie? Naprawdę jest mi przykro i trochę mi go brakuje. Do, tema, do tego byłem podjarany nową serią, a teraz nie wiem. Chciałbyś coś o tym powiedzieć, coś dodać? Wiem, ciężki temat, ale chcę poznać twoją ocenę. Dziękuję i miłego oglądania wam wszystkim życzę. Dzięki Jaca, pozdrawiam, zacznę od innej rzeczy. Widziałem komentarze, nie jakoś szczególnie dużo, ale komentarze osób z troszeczkę nawet bym powiedział zbulwersowanych na mnie, że ja nie zrobiłem osobnego filmu na temat świętej pamięci, jakiej Retoriamy. Że nic nie powiedziałem. Powiedziałem. Powiedziałem na początku na karcie społeczność. W dniu 8 marca, kiedy ta tragiczna wiadomość do nas wszystkich dotarła, i następnego dnia w osobnym filmie. 8 marca nie wrzucałem filmu i ja napisałem w poście, dlaczego nie mam zamiaru wrzucać osobnego filmu. I na początku ciekawostek obu, które były filmem o innej tematyce, zupełnie jakby takiej codziennej u mnie na kanale, tam na początku też się na ten temat wypowiedziałem. Nie będę już tego teraz powtarzał. Odnośnie Dragon Ball Dyma, myślę, że teraz ten projekt będzie miał większą moc, że się go będzie oglądało inaczej. Biorąc pod uwagę, że to jest jeden z ostatnich projektów świętej pamięci Akiry Toriyamy na pewno jeden z największych jeśli nie największy bo bo mamy oczywiście też Sandland prawda i pojawiły się jakieś rysunki jakieś projekty postaci które jeszcze Toriyama zaprojektował przed śmiercią, ale generalnie tym dużym projektem, który wkładał bardzo dużo swojego zdrowia, było właśnie Dragon Ball Daima. Myślę, że Dragon Ball Daima jest już na takim etapie produkcji, że to jest niemożliwe, żeby oni przestali to produkować, bo i zobaczcie, jeśli to ma być puszczone za pół roku, to to nie jest tak, że oni dopiero puścili trailer, jakiś pomysł się pojawił, że, że Akira Toriyama nie dokończył tego skryptu, nie, wszystko jest już dokończone na 100%. Prawdopodobnie kończą to animować, prawdopodobnie te głosy dopiero będą, nie wiem w jakiej kolejności oni mają to zamiar robić, ale myślę, że to czego teraz Toriyama nie będzie mógł robić to akceptować każdego kolejnego odcinka, bo tak do tej pory to miało wyglądać, że jak w Dragon Ballu Super Toei wypuszczało serial, to Toriyama tego nie kontrolował, w sensie jak Toei sobie coś wymyśliło w serialu, to sobie to puszczało, byleby, żeby ten trząd historii główny się zgadzał. W przypadku Dragon Ball Daima wszystko, każdy odcinek miał być kontrolowany, przynajmniej na bazie tych informacji, które dostaliśmy, więc tego teraz nie będzie sprawdzać, no bo nie ma oczywiście jak sprawdzać, niestety, ale Dragon Ball Daima będzie puszczone. Mało tego, Myślę, że moc Dragon Ball Dima będzie teraz większa i ze względu na ten ładunek emocjonalny, który myślę, że każdemu z nas będzie towarzyszył przy oglądaniu tej serii i też ze względu na to, że to już nie będzie tylko i wyłącznie internetowe anime, bo ostatnio pojawiła się informacja, że Dragon Ball Dima będzie puszczane w Fuji TV bodajże, czyli japońskiej, darmowej, publicznej telewizji. Tak jak Dragon Ball Super był anime, które było pełnoprawnym telewizyjnym anime, które było puszczane rano w japońskiej telewizji, Dragon Ball Daima również będzie telewizyjnym pełnoprawnym anime, które będzie puszczane dla mas w darmowej japońskiej telewizji. Co to oznacza, że to dzieło trafi do większej ilości osób. Co jest oczywiście bardzo dobrą informacją. Ktoś na grupę wrzucił informację, że to już nie będzie internetowe anime że nie będzie tego w internecie, tylko będzie w telewizji. Nie sądzę, żeby tak to wyglądało, że, że miało być w internecie, a teraz będzie tylko o japońskiej telewizji. Nie, to będzie i tu i tu, więc dla nas to nie jest żadna różnica. Nadal tu będziemy mogli obejrzeć tam gdzie byśmy mogli to obejrzeć. Nie było jeszcze ani jednego słowa na temat Crunchyroll, czyli tego serwisu streamingowego. Myślę, że można założyć, że tam się właśnie Dragon Ball Dyma będzie pokazywać. Ja bym strzelał, że tak będzie. Tylko głównym punktem tej sytuacji jest to, że oprócz tych serwisów streamingowych czy jakiejś tam stron internetowych na których będzie można oglądać Daima, będzie również ono w japońskiej telewizji publicznie, za darmo i to jest duży, duży plus. No ta informacja wypłynęła kilka dni praktycznie bardzo krótko po tych tragicznych newsach, więc wydaje mi się, że to może być jakiś hołd w stronę świętej pamięci Akiry żeby uhonorować jego ostatnie duże dzieło i może o to chodzi. Może to była informacja, którą mieli zaplanowaną wcześniej. Ale to nie zmienia faktu, że Dragon Ball Daima teraz to już nie jest tylko i wyłącznie internetowe anime, to jest takie samo pełnoprawne anime, jakim był Dragon Ball Super 6 już lat temu ponad w sumie. tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, obiecane pozdrowienia, moi drodzy. Pozdrawiam tak. Sztybę, bo kolega prosił. Kysia21, bo też kolega prosił. Ania, żona Zdziw Sława. Zdzivsław? to nie był Zdzisław, tylko Zdziw Czytam tak jak napisałeś. Mati Beton, Dark Ninja. Kirigiri Kyoko. Dobrze przeczytałem? Dobrze. Świadkowy na weselu. Alex De Wolf, Robert Kucharski. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka, like zostawcie suba, żeby nic. No, może nie będę Was straszył aż tak bardzo taką perspektywą. Ale chciałem, żeby było w klimacie starych odcinków. <laughs> także jeszcze raz zachęcam do zostawienia lajka, like, zostawienia suba. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Kolejny kokół, Koku 199, to będzie koku, spod którego pytania trafią do kokła numer 200, czyli wszystkie pytania zostaną przeczytane. Oczywiście jest mały kruczek na dole, ale o tym krótku jeszcze będzie wspomniane, bo już w sumie też było wspominane, także kto wie, ten wie. Tyle, życzę Wam miłego, spokojnego dnia, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Ya no.